Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo omówię przypadek kierowcy kategorii C, prawdopodobnie z brakiem widzenia obuocznego, który zastanawia się, czy podnosić swoje kwalifikacje i czy zostać z kierowcą zawodowym, co jednak wiąże się ze sporymi kosztami. Witam Panie Doktorze, udało mi się zdać za pierwszym razem na kategorię C, chociaż moje widzenie stereoskopowe nie jest oczywiste. Moje pytanie brzmi, czy mogę pójść do jakiegoś ośrodka, gdzie wykonują badania psychotechniczne bez skierowania? Czy niezdanie ma jakieś konsekwencje, bo nie wiem, czy pchać się na kategorię C lub na kwalifikację wstępną, bo to są niemałe pieniądze. I odnośnie kwalifikacji, czy jak odbędę teraz tą kwalifikację, to po zrobieniu E też będę musiał ją zrobić. Wiem, że to wybieganie w przyszłość, ale cóż, pozdrawiam, czekam na wiadomość. Odpowiadając na to pytanie, no sytuacja, powiem szczerze, nie jest tutaj ciekawa. Jeżeli w jakiś sposób załatwiliśmy sobie tam z kimś te badania lub wzrok nam się pogorszył od ostatniego badania, że utraciliśmy to widzenie stereoskopowe, to zdecydowanie odradzam zawód kierowcy. Praca ta wiąże się niestety ze sporym wydatkiem, no jakim są same kursy, prawda, czyli prawko C, prawko E, no i te wszystkie kwalifikacje wstępne, a potem szkolenie okresowe co 5 lat. Niestety zdarzało się, że właśnie tacy kierowcy trafiają potem do innego lekarza, do innego psychologa, tylko po to, aby stracić w ogóle uprawnienia, włącznie z prawem jazdy. Z reguły taki no, służbowy lekarz, lekarz służbista, psycholog służbista od razu pisze do Wydziału Komunikacji, do starostwa. No, potem są badania odwoławcze w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, potem wyżej, tylko potem, żeby się okazało, że nic nie można załatwić. Oczywiście, na krótką metę można sobie coś doraźnie załatwić, także, ale długofalowo coś takiego według mnie to tylko samo prosi się o kłopoty. Miałem ostatnio kilka maili od osób naprawdę rozżalonych po tym, jak zainwestowali ponad 10 tysięcy tylko po to, aby nie móc wykonywać zawodu kierowcy. No i od razu stracili też prawo jazdy. Także w tym przypadku odradzam oczywiście dalsze inwestycje w kursy, no pod warunkiem oczywiście, że na pewno nie ma tego widzenia stereoskopowego, czyli obuocznego. Na tym kończę. Zapraszam oczywiście do komentarzy tutaj na moim kanale YouTube, szczególnie osoby, które miały podobny problem. Natomiast jeżeli chcesz więcej informacji na podobne tematy, to oczywiście zapraszam tutaj na mojego bloga psychotesty-kierowców.pl. Także mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.